Jesteśmy teraz w takiej knajpie śniadaniowej w stylu lat 50. Ona nazywa się Loris i to jest w ogóle taka dość duża sieć. Wyglądają chusteczki. No właśnie sieć stylizowana na lata 50., chociaż ta stylizacja nie jest tutaj fałszem, tylko po prostu ta sieć już istniała w tamtych czasach i to jest wszystko takie w miarę autentyczne dookoła. I mamy tutaj kanapkę, która jest takim kolejnym amerykańskim klasykiem, który chciałem wam pokazać, mianowicie kanapkę o nazwie Reuben. Jest to no, taki sandwich, czyli po prostu dwie kromki chleba, klapsznita po śląsku, z stopionym serem, tak zwanym mięsem z rodzaju corned beef, po amerykańsku to się nazywa, czyli wołowinką, oraz ciekawa sprawa, z kapustą kiszoną, czyli to co po angielsku nazywa się sauerkraut, jak po niemiecku. Bardzo dobra kanapka, ciekawe połączenie smaków i warto jej spróbować o tyle, że to jest kompletnie nieznane u nas, przynajmniej ja się nie spotkałem, żeby u nas... Bardzo smaczne naprawdę, zwłaszcza ta kapusta kiszona fajnie współgra z wołowinką. To całościowo widać, że to jest po prostu dobrze przemyślany produkt. Do tego mamy sałatkę koleslaw, czyli coś co w Polsce zostało spopularyzowane przez sieć KFC. Natomiast w Stanach jest jedną z podstawowych surówek. Naprawdę bardzo smaczna. Nie jest tak przemielona jak ta z KFC, nie jest taka, wiecie, taka industrialna. Tylko czuć, że to są bardziej prawdziwe warzywa. No i co? No i oczywiście do tego kawusia w nieograniczonej ilości. Smacznego.